Grzywy drzew kołyszą się, płynę z nimi w zmierzch. Mgła poranna niczym muślin rozprasza sen, z gwiazd powracam w dzień. Buduję barykadę z szarości, a uciekam w transcendencję. Jednoczę się ze swoim szczęściem, czym prędzej. Przed nocą wszystko rozbrajam, zbliża się stan naturalny, nie potrzebuję już armat. W nocy dzieje się, co się dzieje, bez mojej pomocy. Wszystkie chwile sklejają się w jedną, a osobnymi częściami są fantasmagorie moje. Dzień dobry, o 5 rano, w 15 dniu wędrówki głównym szlakiem beskidzkim. Witam Was z Parku Zdrojowego Rymanów Zdrój. Przede mną dzisiaj droga do Komańczy. Czy dotrę tam? Nie wiem. Długi to odcinek. Około 36-8 km. Coś koło tego. Trochę dużo jak dla mnie. Może wcześniej gdzieś przenocuję. Zobaczymy. Pogoda, rześki poranek. Bezchmurne niebo. A ja będę szedł kawałek przez Park Zdrojowy w kierunku przez kilka miejscowości, a potem Smokowiska, pierwszy cel. To jest odległość 17 z haczykiem. Tu mamy naszego rodaka Karola Wojtyłę. Tu oczywiście jego pomnik. Pomników ma pewnie w świecie tysiące. Ja udaję się w tamtym kierunku. Co też przyniesie ten dzień? Jaką ulgę, jakie cierpienie ciała fizycznego, jaką radość wewnętrzną, jakie małe szczęścia, jakie małe smuteczki. Zobaczymy. Ważne, że samopoczucie jest dobre, umysł spokojny. Komańcza, Komańcza, brama wschodnia na Bieszczady. Ile razy już tam byłem? Ile razy? Grudzień, sierpień, listopad, maj, czerwiec. Godziny poranne, godziny bardzo późno wieczorne. I stamtąd wyruszałem do Cisnej. Lutowisk, Kurzanki, Polańczyka, Ustrzyk Górnych, Wetliny. Chodziłem troszeczkę tam miejsc. To trochę tak, jak byłbym u siebie, choć nie u siebie, bo nie stamtąd pochodzę, nie tam urodzony. I nie tam ostatecznie rzuciłem kotwicę swego życia. Osiadłem na Dolnym Śląsku. Z Dolnego Śląska pochodzę. I tam przeważnie mieszkałem. Również w górach, ale już to wspominałem Wam. Kotlina Kłodzka, serdecznie zapraszam. Bardzo urokliwy rejon. Piękne uzdrowiska, piękne góry.
piękne krajobrazy. Inne formy, inne wypiętrzenie, zupełnie inne jak Beskidy, ale też ma swój urok. To tyle o poranku. Teraz będą mi towarzyszyły przez park zdrojowy ptaki, ich śpiew, ich trele, rozmowy, nawoływania. Porozumiewają się między sobą. A co przyniosłeś do jedzenia? A to i tamto. To przynieś jeszcze, bo mało. Chociaż już młode. No tak, teraz już młode, niektóre będą wylatywać i w czerwcu, i w maju. Zależy od gatunku, lęgi są rozmaite. Moje wróble i mazurki zaokienne wrocławskie mają nieraz w roku 3 lęgi. I są tak przyzwyczajone, bo ja jem od wielu lat sypię ziarno. Słonecznik czy ziarno dla ptaków, nasiona rozmaite, szczególnie w zimy ostre. Wiosną staram się nie dokarmiać, ale są tak przyzwyczajone, a ja tak lubię je dokarmiać, że jak tylko młode się wyklują, to rodzice cyk, 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 cyk pokazują im takie drzewko. Z tego drzewka pokazują im parapet, zeskakują i te małe podloty już wiedzą, że tutaj jest słonecznik dobry, czeka. Nie sypcie chleba, proszę. Nie sypcie chleba ptakom. Co to za mit i za bobon? Nie trujcie tych zwierząt, kochani. Ziarna, ziarna. A co róż na wrocławskich skwerach widać babcię wychodzącą i sypie z worka chleb, którego nie zjadła. Namoczony i te ptaki się męczą potem, bo one wszystko zjedzą. No, może nie wszystko, ale... Koniec marudzenia, koniec dawania dobrych rad. W końcu ja nie wujek dobra rada. Raczej zagubiony przechodzień w tym ogromie wszechświata. Nie chce mi się zakładać Antoniego. Troszeczkę ciężki dzisiaj, bo sobie tam kupiłem troszeczkę jedzenia. I cały litr wody. Ajajaj, ajajaj, ale zaraz się rozchodzę. I pójdę, gdzie oczy poniosą, gdzie nogi poniosą, gdzie serce poniesie, gdzie umysł zaprowadzi. Byle przed siebie i byle z uśmiechem na ustach. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Za mną już 2 godziny marszu, jakieś 6 kilometrów dopiero, przede mną 30. Odcinek dzisiejszy i tę trasę dedykuję mojemu koledze,
z Facebooka Paganiniemu z Kielc Mariuszowi Połomce. Pozdrawiam się serdecznie, Mariusz. Mariusz gra w orkiestrze, w Buzkowej Orkiestrze Zdrojowej. Zdrojowa Orkiestra Buzka Zdrój. Orkiestra Zdrojowa Buzka Zdrój, coś takiego. Przepraszam, że pomyliłem nazwę. Wczoraj przed oddaniem się w objęcia Morfeusza nastawiłem sobie na smartfonie, na kanale YouTube Romanse i Czardasze w wykonaniu tej orkiestry i wyobrażałem sobie, że porywa mnie do tańca wysoka, smukła szatynka. I tak oto rozrywany między namiętnościami pięknej muzyki skrzypcowej, czardaszów i romansów usnąłem. Mariusz, ten odcinek jest dla Ciebie. Serdecznie Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że Cię odwiedzę w Kielcach. Nie wiem, teraz ten szlak omija zdecydowanie Kielce. Może to będzie w tym roku, nie obiecuję, aczkolwiek chciałbym też przybyć na jakiś koncert Twojej orkiestry. Chciałem również pozdrowić wszystkich znajomych z Facebooka, tych, którzy mnie lubią, tych, którzy mnie nie lubią oraz tych wszystkich, którym jestem obojętny. Jestem jakimś tylko numerem w ich statystyce, czy imieniem, nazwiskiem. A nigdy się nie poznaliśmy, nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa, nawet tam na czacie. Również dedykuję ten odcinek wszystkim muzykom, którzy grają w małych orkiestrach. Czy to są właśnie takie orkiestry klasyczne, czy to jakieś bendy małe jazzowe, czy bluesowe. Ale ten odcinek specjalnie dla Ciebie, Mariuszu. Wszystkiego dobrego Ci życzę. I żebyś rozwijał swoje talenty muzyczne, swoją pasję i żebyś cieszył nas swoim graniem. Uwielbiam skrzypce, stary. Uwielbiam. Yehudi Mieduchin. Genialny, no nieżyjący już skrzypek. Klasa ponadczasowa. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Ja muszę iść w gaz, bo mnie tu zastanie nocka. Kawał drogi. Trzymaj się, hej. Witajcie, kochani. I moi drodzy. Czy to w ogóle wypada tak mówić do Was, kochani i moi drodzy? Czy to nie jest złamanie zasad savoir vivre? Nie wiem. To może moi serdeczni znajomi. O, poprawię sobie pas. Postanowiłem skowronki. Pitolo, że aż miło. Patrzcie tam daleko. Piękna pogoda. Kocham takie chmury. Postanowiłem nagrać kilka słów maszerując, ponieważ droga mi na to pozwala. A tylko takie drobne kamienie są, ale szeroka. Pośród łąk, gdzie wypasają się krowy. Piękny widok, rzadki obecnie w Polsce. Urzeka mnie pod tym względem Suwalszczyzna. Coś nieprawdopodobnego, kiedy widzicie takie pagórki zielone Suwalszczyzny, łąki i tam setka sztuk bydła, kilkadziesiąt, czy
Gospodarze mają po kilkanaście, po dwadzieścia parę. Czuć tą Polskę lat 60., 70., którą pamiętam, bo jeździłem na takie, na takich gospodarstw i mam sentyment do nich. Chciałem pozdrowić z tego miejsca pana Sławomira z nadpięknego jeziora W, gdzie byłem u niego i u jego cudownej żony. Spędzałem kilkanaście dni siedząc na pomoście, łowiąc ryby. Z marnym skutkiem, ale nieważne, nieważne. Miałem pięknego, potężnego leszcza na pomoście, dobre 2,5 kilo. Cudowny, cudowny. I odszedł. Odszedł wypuszczony do wody, bo się sam uwolnił. Nie zdążyłem go odhaczyć. Pewno bym go i tak nie zabił, bo miałem mnóstwo jedzenia. Pani Wiola, świeć Panie nad jej duszą, cudowna gospodyni, cudowna kucharka. Panie Sławku, jeszcze raz wyrazy współczucia i kondolencje z powodu śmierci żony. Jeszcze do Was zajrzę na pewno, bo jesteście dobrymi ludźmi. Macie piękną gospodarkę, wykonujecie pożyteczną pracę dla świata, dla drugiego człowieka po prostu. Jakkolwiek to brzmi dumnie i patetycznie, to tak jest. Ci ludzie uprawiają ziemię, doją krowy, sprzedają mleko, etc. i tak dalej, i tak dalej. I właśnie, panie Sławomirze, patrząc na te łąki zielone, pomyślałem o panu. Chociaż sceneria jest inna. U pana też są takie pagórki zielone i te cudowne jezioro. Mam nadzieję, że ponton będzie służył panu długo i gościom pana. Ja i tak rzadko pływam w mieście, to wie pan, jak to jest. Zanim człowiek się zawinie, wyruszy gdzieś. A u pana przynajmniej będzie służył ludziom. A sam pan widział w doskonałej kondycji ponton. Sprawny. Ale co będziemy tutaj o pontonach rozmawiać? Teraz kilka słów do moich widzów i słuchaczy. Wyszedłem z Puław Górnych i już dochodzę do ściany lasu. Za chwilę pewnie przestanę nagrywać. Do Komańczy mam 7 godzin. W tej chwili jest około 9:15. Dlatego myślę, że spokojnie dam radę. Nie wiem co prawda, jaki jest tam szlak dalej, bo z tej strony jeszcze nie szedłem. Ale myślę, że nic strasznego mnie tam nie spotka. A nawet gdyby, to od czego jest przyjaciel? Ten tam w górze? Wszechświat! Od czego jest Wszechświat? Pozdrawiam też Iskierkę Kłębuszka. Jak ci tam, serducho moje kochane? Dbaj o siebie, proszę. Życie jest piękne. A, to może jeszcze wspomnę. Różo! Różo, to była dobra decyzja. Dziękuję, że przesyłka doszła na czas. Antoni spisuje się znakomicie. System nośny genialny. Fantastycznie się jego nosi na plecach, na barach, nie czuć. Odpowiednio się wyreguluje. Jest to kapitalna sprawa. Mówię to ja, który od dziecka złachał już mnóstwo plecaków. Do dziś mam jeszcze taki pierwszy swój plecak. Chyba on jest z II wojny światowej,
To na pewno. Być może z pierwszej. Okresa międzywojnia znaczy się. Taki wyścielany z zewnątrz skórą cielaka. Gdzie nieraz jeszcze za mało lata służył mi pod głową. Ja sobie nocowałem gdzieś. Miałem mnóstwo plecaków, takich wiecie, codziennych, takich trekkingowych, wyprawowych, wycieczkowych, turystycznych, zwał jak zwał. Do wielu z nich czuję sentyment, leżą gdzieś tam w Pawlaczach, niektóre zdezelowane. Może nie dlatego, że jestem aż tak przyzwyczajony do rzeczy, chociaż lubię pewne rzeczy mieć, tyle że służą one do tego, że tam w nich są pochowane pewne akcesoria też turystyczne, jak śpiwory, jak jakieś gadżety, które mi służą, dlatego ich nie wyrzucam. Zresztą pamiętam, kiedyś wędrowało się z takim polskim, mam taki właśnie polski plecak na stelażu aluminiowym, bardzo lekki był, człowiek niósł takie śpiwory, przecież ciężkie wtedy były, to niósł taki śpiwór ciężki, ale niósł jeszcze gitarę, aparat Zenix XP, kto miał, ten wie, że to też ważyło. I jakoś szło się i się po prostu dawało radę. No ale stawy były kilkadziesiąt lat młodsze. Kogo jeszcze chciałem pozdrowić? Kłębią mi się myśli. Jeszcze raz może. Donata Kamińskiego, twórcy pieśniarzy z Wrocławia. 100 lat, Donat. Hrabiego Aleksandra Olszewskiego. 100 lat, Aleksander. Olek, graj nam, śpiewaj. Mariusz Sawaryński, Sawa. Dzięki, Mariusz, że jesteś. Śpiewaj, graj, twórz. Wszystkich moich znajomych z Wrocławia. Tych, których znam i tych, którzy mnie znają. Tych, którzy sądzą o mnie dobrze. Tych, którzy mnie przeklinają w myślach. Wszystkich was noszę w serduchu i w umyśle. Nie da się. Chyba, że sobie lobotomię zrobię. Wykroję z ram pamięci. Ojej. Oj, jakieś ptaszki kolorowe. Nie bały się, no siedzi tam dalej. Ale pewnie nie zobaczycie. Zięba? O! Samiec i samczyk chyba było. Fantastyczne. Przepraszam, przykro mi. Nie znam się. Ornitologiem nie jestem. Ale powiem wam a propos w ogóle ptaków, to czy przyrody, to człowiek nie nauczył się tego w szkole, czy podstawowej, czy w liceum, choć kończyłem dobre liceum, to pewnych rzeczy się człowiek nie nauczy. Tam wykładają, chyba do tej pory, nie wiem, budowę ameby, pantofelka, nicienia, włosienia, owsika, etc. Natomiast nie uczą rozpoznawania zbóż, drzew, ptaków, może uczą w zarysie, ale i tak, uwierzcie mi, przeciętny człowiek nie odróżni sosny od świerka, jaworu od buka, brzozę odróżnię. Ja też odróżniam. Za mną widzicie chmury piękne. Sympatycznie się wędruje. Za chwilę jest ławeczka. Zdejmę Antoniego. Napiję się trochę wody. 3 minuty oddechu. Spakowanie kamery. I dalej w drogę. Dalej w drogę do Komańczy. Ile to już lat, ile to już dni.
Od 77 roku tak to się ciągnie. Bieszczady zawsze wzywają. Ja już nie jestem takim stałym bywalcem. Bez przesady, są zawodnicy, którzy bez Bieszczad żyć nie mogą. Ja mogę, ponieważ uwielbiam rozmaite krainy w tym kraju. Jak już wspominałem, Bory Tucholskie, Zachodniopomorskie, Puszczę Notecką, Suwalszczyznę, Sejęszczyznę, Kociewie, Kotlinę Kłodzką, Małopolskę. Och, wymieniać by i wymieniać. Dużo tego jest. Dobrze. Ja tutaj sobie teraz zrobię przerwę. Spójrzcie jeszcze raz na tamten widok. Stamtąd wszedłem. Tu jest domek holenderski. Widać? Widać. Wiem, że jeszcze chciałem kogoś pozdrowić. Zaschło mi w ustach. Ale wyleciało mi z pamięci. Tak to jest. Pamięć nasza jest ulotna. Czasami sobie coś dopowiemy i okazuje się, że to, co zapamiętaliśmy sprzed 40 laty, 30, inna osoba, nasz przyjaciel, koleżanka, kolega, mąż, żona, dziewczyna, kochanek, tata, mama, pamięta to zupełnie inaczej, prawda? Dlatego nie złośćmy się na siebie. Rozmawiajmy. A ty? Jak pamiętasz ten dzień? Córko, tato, synu. A wiesz, bo ja zapamiętałem to tak i tak. Padał wtedy deszcz. Pierwsze wspomnienie z okresu wczesnodziecięcego to aż niemożliwe, ale mam. Miałem 2 latka. Nie więcej. Jak na Bożego Ciała, na takiej uliczce pięknej, małej, we Wrocławiu, ojciec brał mnie na ręce i pokazywał księżyc w pełni. Tak wpatrywałem się. I zastanawiałem się, co tam jest, co tam jest. I ten księżyc potem wracał. Wracał do nas nad Regą, Brzeżynie, kiedy łowiliśmy węgorze, nad Starorzeczami, w wielu, wielu miejscach i w górach również. Ale pamiętam, nad Regą siedzieliśmy z ojcem i ja miałem z 10 lat, gdy węgorze łapaliśmy, i pytałem, jak daleko ten księżyc jest? Tato mi odpowiadał cierpliwie. Nie potrafiłem sobie wyobrazić tej przestrzeni czasowej. Tata tłumaczył, że światło biegnie sekundę z haczkiem, z haczykiem małym. Nie? I... Dobrze, koniec mojego gęgania. Serdeczności dla was od serducha. A ja, kierunek Komańcza. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
Cześć po południu. Godzina 15 minut 2-3. Stamtąd, gdzie teraz widzicie, przyszedłem. Myślę, że jeszcze mam około godziny do Komańczy. Nie wiem dokładnie. I będzie koniec na dzisiejszy dzień. Już 10 godzin idę z małymi przerwami. Chmurki czyżby zwiastowały deszcz nadchodzący. Duszno się zaczyna robić pomału, wiaterek zbiera, ale jeszcze jest ładnie. Już wypiłem wodę. Jeszcze tam może dwa łyki zostały. To ja zmykam. Do usłyszenia. Być może do jutra, być może jeszcze dziś. Cześć. W sumie to nic mnie tu nie trzyma, poza ciężarem własnych myśli, a sen codzienny przypomina, że nic nowego się nie przyśni. Pod inny skrawek nieba więc wyruszę z tą samą chmurą czarnych myśli, by pojąć to, co niemożliwe, i sen wesoły w końcu wyśnić, by pojąć to, co niemożliwe, i sen wesoły w końcu wyśnić. Może kolejny wiersz przede mną, a w nim i ciebie wspomnę, miła, żeś we mnie stała się odległą i w drodze gdzieś mi się zgubiłaś. Może kolejny wiersz przede mną, co jak dynamit skały kruszy, i może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. I może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. A gdy na końcu szlaku mego zabłyśnie wstążka modrej rzeki, wyciągniesz do mnie dłoń kochana i sen spokojny dasz na wieki. Znieruchomieje wszystko w koło, reżyser zawoła stop i cięcie. I piach w klepsydrze też ustanie i umrzesz we mnie, ty nie więcej. Może kolejny wiersz przede mną, a w nim i ciebie wspomnę, miła, żeś we mnie stała się odległą i w drodze gdzieś mi się zgubiłaś. Może kolejny wiersz przede mną, co jak dynamit skały kruszy, i może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. I może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy.
sumie to nic mnie tu nie trzyma. Postać się żarem własnych myśli, a sen codzienny przypomina, że nic nowego się nie przyśni. Pod inny skrawek nieba więc wyruszę z tą samą chmurą czarnych myśli, by pojąć to, co niemożliwe, i sen wesoły w końcu wyśnić. By pojąć to, co niemożliwe, i sen wesoły w końcu wyśnić. Może kolejny wiersz przede mną, a w nim i ciebie wspomnę, miła, żeś we mnie stała się odległą i w drodze gdzieś mi się zgubiłaś. Może kolejny wiersz przede mną, co jak dynamit skały kruszy, i może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. I może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. A gdy na końcu szlaku mego zabłyśnie wstążka modrej rzeki, wyciągniesz do mnie dłoń kochana i sen spokojny dasz na wieki. Znieruchomieje wszystko w koło, reżyser zawoła stop, cięcie. I piach w klepsydrze też ustanie i umrzesz we mnie ty nikt więcej. Może kolejny wiersz przede mną, a w nim i ciebie wspomnę, miła, żeś we mnie stała się odległą i w drodze gdzieś mi się zgubiłaś. Może kolejny wiersz przede mną, co jak dynamit skały kruszy, i może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. I może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. Nic mnie tu nie trzyma, postać się żarem własnych myśli, a sen codzienny przypomina, że nic nowego się nie przyśni. Pod inny skrawek nieba więc wyruszę z tą samą chmurą czarnych myśli, by pojąć to, co niemożliwe, i sen wesoły w końcu wyśnić. By pojąć to, co niemożliwe, i sen wesoły w końcu wyśnić. Może kolejny wiersz przede mną, a w nim i ciebie wspomnę, miła, żeś we mnie stała się odległą i w drodze gdzieś mi się zgubiłaś. Może kolejny wiersz przede mną, co jak dynamit skały kruszy, i może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy. I może Bóg zezwoli wreszcie i zadomowisz się w mej duszy.